Jedziemy do miejscowości, takiej małej wioski rybackiej, Giezwer się nazywa. I podczas tej jazdy mijamy naprawdę piękne mamy widoki. Przed nami Ocean Arktyczny, Morze Barentsa, które jest częścią Oceanu Arktycznego. Coś niesamowitego. Można stać i się patrzeć. Trzeci dzień i w końcu trzeciego dnia uda się chyba wjechać na Nordkap. Przyjechał się i jest trochę lepsza pogoda. Jest już na froncie, będzie jechał pług, z tyłu będzie jechał ten samochód z tymi migającymi światełkami. Są trzy osoby, tu jest pan z Holandii, który jest tutaj od trzech dni i on tutaj śpi. Właśnie z nim rozmawiałem. Śpi i czeka cały czas, aż będzie konwój. Tutaj panowie są następni. Tak, też panowie z Holandii. No jesteśmy my. Także wsiadamy do auta. I co? Jedziemy za chwilę na Nordkap. Ale będzie. Taką machiną odśnieżają tutaj śnieg na drodze na Nordkap. Wygląda przekosmicznie. Opona mojego wzrostu. Ja pierniczę. Dobre ma brzytwy do mielenia śniegu. O, ale machina, podejdź tam bliżej trochę. Nieźle. Nieźle, dobra, i stoi. Ale heca. Panie kierowco,
No, nareszcie. Dzisiaj się uda. Trzeci dzień prób. No, ale tutaj żeśmy byli. No, dotąd doszliśmy na nogach, tak. Nie, dalej jeszcze. Jeszcze trochę dalej. Ciekawe, czy ta żółta planka będzie. No, ale tutaj, no, rzeczywiście, jak tutaj napada, to jest... No, dojeżdżamy w konwoju na Nordkę, 500 metrów do wjazdu. Jeszcze za chwilę wyciągnę kamerę przez szybę. Był ładny widok. O, tu jeszcze widać ocean arktyczny, Morze Barenckie. Jest i Nordkę. Jeszcze przed wjazdem na Nordkamp są bramki i nie spodziewaliśmy się, że będą opłaty w zimę. No ale jednak przyjechaliśmy konwojem, 5 samochodów, siedzi pani w środku w budce i zaraz się dowiemy, ile trzeba będzie zapłacić, ale wydaje mi się, że 250 koron od osoby, czyli jakieś 125 zł. Hello. Hello. How much we pay? 300 for a person. For a person. Okay. Pilot for 24 hours. Okay, I think we will not back here. Anyway, but okay, I can then print it.